2000 lat modlitwy świętych, mistyków, ci, którzy wszystko otrzymują od Boga, pokazuje, że w szczególny sposób Bóg wysłuchuje tych, którzy modlą się w nocy. Nie znam ludzi, którzy nie otrzymaliby od Boga tego, co prosili, którzy nie zarywali nocek, nie zarywali swojego snu, żeby błagać Boga o to, co Go proszą. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale noc jest szczególnie uprzywilejowana w wypraszaniu Bożych łask. Dlatego adoracja nocna, ona będzie specyficzna, ponieważ będzie to modlitwa uniżenia, do której chcę zaprosić każdego z was. Co to znaczy? Kiedy otwieralibyśmy Pismo Święte, zobaczylibyśmy wielkich proroków, którzy ratowali całe narody swoją modlitwą. Modlitwą uniżenia. Na czym ona polega? Na tym, że kładę się w całkowitym uniżeniu przed Bogiem na ziemię. Może być to modlitwa leżenia krzyżem. Modlitwa pokuty, uniżenia, modlitwa zupełnie zapomniana. Kto dzisiaj modli się modlitwą leżenia krzyżem? Kochani, to jest modlitwa, która jest zawsze wysłuchana przez Boga. Pamiętam, jak trwał egzorcyzm kilka lat pewnej dziewczyny. Wielu egzorcystów modliło się nad nią. Stosowano różne metody egzorcyzmu. Diabeł się śmiał. Gardził. Pysznił się. Nie wyjdę. Nie macie mocy. Nie macie siły. Pamiętam, że któregoś razu spóźniłem się na ten egzorcyzm. Ksiądz egzorcysta już odprawiał egzorcyzm, był wystawiony na Najświętszy Sakrament. Ubrałem się w albę, w stółę. Zobaczyłem, że jest kilkanaście osób zgromadzonych przy tej opętanej dziewczynie. Diabeł jak zawsze ryczy, śmieje się, gardzi wszystkimi, pysznie się. Poszedłem przed Najświętszy Sakrament. I wtedy przyszło takie wielkie natchnienie. Złam pychę tego demona swoim uniżeniem. Wie Panie, jak mam to zrobić? I wtedy taki obraz się pojawił mnie samego leżącego krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Położyłem się przed Najświętszym Sakramentem leżąc krzyżem. I zacząłem przepraszać wpierw za grzechy swoje, za grzechy tej dziewczyny, za grzechy jej rodziny. Słyszę potworny ryk. Świnio! Kto kazał ci się tak modlić? Skąd wiesz, że tak masz się modlić? Wstawaj natychmiast, klecho! Wstawaj! Potworne ryki, potworne wycia. Egzorcysta, kiedy to zobaczył, mówi, wszyscy kładziemy się krzyżem przed Bogiem. W całkowitym uniżeniu. Gdybyście mogli zobaczyć, co się działo. Całe piekło w tej dziewczynie wyło straszliwie. Wrzeszczało, krzyczało, ryczało. Miażdżycie mnie! Miażdżycie mnie! Co wy robicie? Kto was tak nauczył się modlić? Skąd wiecie, że tak trzeba? I w ciągu kilkunastu minut dziewczyna została całkowicie uwolniona. Kilka lat trwał ten egzorcyzm. Kilkanaście minut takiej modlitwy. Jak potężną siłę ma ta modlitwa? Kiedy robię rekolekcje dla małżeństw w kryzysie, bardzo często robię im nocną adorację. Wystawiam Pana Jezusa w kościele i każde małżeństwo ma 30 minut sami w kościele. Oni i Pan Jezus kładą się krzyżem, chwytając się za ręce, przepraszają za wszystkie grzechy, którymi po prostu niszczyli swoje małżeństwo przez te lata. Pamiętam mężczyznę, który przychodzi do mnie po tym wstępie, kiedy zrobiłem na temat tej modlitwy uniżenia, leżenia krzyżem.
Mówi do mnie, proszę księdza, ale ja nie mam za co przepraszać mojej żony. Mówi, jak to? Mówi, ja jestem naprawdę dobrym mężem, wspaniałym ojcem, moja żona jest ze mnie bardzo zadowolona. Praktycznie się nie kłócimy, nie awanturujemy, w domu jest spokój. Ja naprawdę jestem fajnym facetem. Mówię, no, wie pan, nie zmuszam pana absolutnie do tej modlitwy. Wszystko w wolnej woli, wolności. Jak nie czuje pan potrzeby, żeby tak się modlić, nie ma problemu. Może innym razem, może kiedy indziej będzie miał takie natchnienie, żeby tak się modlić. Poszedł. Rano przybiega do mnie. Mówi, księże, muszę księdzu coś powiedzieć. Kiedy poszedłem od księdza, oczywiście nie miałem żadnego zamiaru wstawać w nocy i modlić się z moją żoną. Tym bardziej, że mam problem w ogóle generalnie z modlitwą, a tym bardziej mam teraz leżeć krzyżem. Nie, nie, to jest jakiś kompletny wymysł. Ale żona mówi, proszę, pójdź ze mną, bo sama nie pójdę. Nie, nie pójdę z tobą. Chodź, chciałabym się tak pomodlić. Chodź, przyjdź ze mną. Nie, nie pójdę. Trzecia w nocy mieli wyznaczone pół godziny. Żona wstała. Mówi, chodź, proszę cię. Coś mi mówi, dobra, pójdę. Zrobię to tylko dla niej. Wstałem, ubrałem się, poszedłem do tego kościoła, ciemno, podświetlony tylko na Święty Sakrament. Żona położyła się krzyżem, a to był taki puszysty pan, więc mówi, położyłem się i ja, ale było mi tak niewygodnie, wszystko zaczęło mnie boleć. Pierwsze minuty to sobie ustawiałem po prostu ciało tak, żeby jak najmniej bolało. I tylko o tym myślałem. Żona cały czas się modliła. I w końcu, kiedy już znalazłem taką pozycję, że w miarę wygodnie mi się leżało, już myślałem, że zasnę. Moje ciało zaczęło drżeć. Trząść się. Mówię, co się dzieje? Pot na twarzy. Na całym ciele. Zrobiło mi się na zmianę. Gorąco, zimno, gorąco, zimno. I wtedy mówi, byłem przestraszony. I zobaczyłem dosłownie film z naszego małżeństwa. Ktoś pokazywał mi w mojej pamięci te wspomnienia, które zaczęły dosłownie przelatywać przez moją pamięć. Ile grzechów wyrządziłem mojej żonie. Jak bardzo zaniedbywałem naszą relację. Jak bardzo moja żona czuła się przeze mnie odrzucona. Ile razy ją zraniłem tym, że nawet jej nie powiedziałem, że cię kocham. Ile razy robiliśmy inaczej. Ile razy po prostu żona przykładała uśmiech do twarzy, żeby tylko był święty spokój, żeby nie wywoływać awantur, kłótni. A jak bardzo była poraniona w swoim sercu moim zachowaniem. Dosłownie, aby ktoś mi wyświetlał uczucia, serce mojej żony. Co ja jej zrobiłem? To się wszystko wyświetlało po prostu jak na filmie. Trwało to, mówię, gdzieś 15 minut. Zerwałem się do żony, mówię, słuchaj, ja muszę iść do pokoju. Przybiegłem do pokoju, zapaliłem światło, wziąłem długopis, kartkę i zacząłem pisać wszystko to, co zobaczyłem w czasie tej modlitwy. Te wszystkie grzechy. I mówi do mnie, proszę księdza, proszę mnie wyspowiadać jak najszybciej z tych grzechów. Ja patrzę, dwie strony A4, maczkę wypisane grzechy. Mówię, Boże, dzięki ci. Ten facet 12 godzin temu nie miał z czego się spowiadać. Teraz dwie strony A4. Bóg mu pokazał, jak bardzo ranił swoją żonę. On tego nie widział. W swojej dumie, pysze, zarozumiałości nie widział po prostu. Nie przyjmował, że może czymś ranić swoją żonę. Dlatego, kochani, ta modlitwa jest tak ważna. Zapraszam was już teraz, o każdej porze nocy, może 10, może 15 minut, położyli się krzyżem i zaczęli przepraszać z całego serca za swoje własne grzechy, za grzechy swojego małżeństwa, grzechy swojej rodziny i grzechy swoich przodków. Zachęcam was do tego, dobrze? Ktokolwiek z was chociaż troszkę poczuje teraz natchnienia od Boga, że Bóg go do tego wzywa, że Bóg go to prosi, nie odrzućcie tej łaski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.